Witajcie w trzeciej części prezentacji arbuzów na sezon 2022. Zdravствуйте. Bonjour. Bonjour po francusku, ponieważ w dzisiejszym odcinku zaprezentuję odmiany arbuzów, lecz też melonów, które przyjechały do mnie z Francji. Zostały zamówione 1 października, 22 dotarły. Są to nasiona w nieoryginalnych opakowaniach. Ja zamawiałam 3 produkty, przyjechały do mnie 4. Czwarty to gratis. Tym samym mam tu 2 odmiany arbuza, 2 odmiany melona. A dlatego zamówiłam u tego sprzedawcy, gdyż tylko jego udało mi się znaleźć jako osobę, która posiada tą odmianę. Jest to starożytna odmiana, wspaniała dla historii tej odmiany. Zaczynamy. Bardzo żałuję, że nie są w oryginalnych opakowaniach. No ale cóż, nie wszystko można mieć. Proszę bardzo. To jest ten arbuz, na którym mi bardzo zależało. Art Combis Ancient. Tak. Na eBay kupiłam te nasiona u tego sprzedawcy, gdzie widzicie Państwo niebieskie literki. Ten arbuz różne kształty może mieć. Bardziej lub mniej wydłużone. Zobaczymy, jakie wyjdą owoce, o jakim kształcie u mnie. A to, co teraz widzimy, jest to ta odmiana w oryginalnym opakowaniu, lecz niestety sprzedawca, który sprzedaje takie nasiona w oryginalnym opakowaniu, pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, nie wysyła do Polski, nie wysyła nawet do sąsiedniej Kanady. Nie może. To znaczy nie tylko do Polski, do Europy ogólnie nie wysyła. Proszę przeczytajcie Państwo tłumaczenie o tym arbuzie. Jest wspaniała historia. Ten melon ma zieloną skórkę i soczysty czerwony miąższ o doskonałym smaku i słodyczy. Jest to piękny melon i ulubieniec naszej farmy. Łatwy w uprawie i dający owoce do 20 funtów, czyli 9 kg. Jedno z najbardziej fascynujących odkryć nasion we współczesnej historii. We wczesnych latach 20. Art Comp, południowo-zachodni ekspert do spraw roślin i poszukiwacz amator, znalazł w opuszczonej jaskini z piaskowca w Mogollon Rim w Arizonie mały pleciony garnek wypełniony jaskrawo-czerwonymi nasionami arbuza. Uważa się, że czerwone nasiona mają setki, jeśli nie tysiące lat. Art zasiał nasiona, tylko kilka wykiełkowało. Owoce były małe i zakrzywione jak żaden inny arbuz, jaki kiedykolwiek widział. Ale smak był niesamowity. Art uprawiał ten starożytny arbuz rdzennych Amerykanów przez kilka dziesięcioleci, wybierając największe, najbardziej okrągłe okazy. Efektem dziesięcioleci selekcji jest wspaniały, bardzo duży arbuz z jasno-czerwonym, wyjątkowo słodkim miąższem. Art wykorzystał technikę uprawy na sucho, która pozwoliła mu wyhodować dodatkowe słodkie arbuzy prawie bez nawadniania na rozpalonej, gorącej pustyni. Te arbuzy są wyjątkowo odporne na upały i suszę. A teraz mała wskazówka dla zainteresowanych. Proszę wpisać w wyszukiwarce to, co widzicie Państwo, ten napis lunaticoat post. I tak dalej. Tam znajdziecie artykuł, bardzo ciekawy. To jest coś jakby forum. To jest Art Comp. Znajdziecie tam Państwo różne opisy.
Tu jest podobna jaskinia do tego, w której znaleziono garnek z nasionami. Proszę. I tak dalej. Wejdźcie sobie, proszę Państwa, poszukajcie, poczytajcie. Zapraszam. Ponadto zapraszam na stronę na YouTubie, gdzie jest historia, zdaje się, że to rodziny, opowiadająca. To jest, strona nazywa tak się. Rare Seeds. Tytuł filmu, proszę. Ten film posiada tłumaczenie w języku polskim i chyba we wszystkich językach. Dowiecie się wielu ciekawych rzeczy. Natomiast by dowiedzieć się, jak ustawić język na polski, należy kliknąć na kółko zębate, wpisać, najechać kursorem na wyraz napisy, przetłumacz automatycznie i z listy wybieramy, przewijamy myszką, tak, wybieramy język, jaki nas interesuje, polski. I gotowe. Mamy opowieść, wspaniałą opowieść. Zapraszam. Także dla tej historii zamówiłam tą odmianę. Ogólnie arbuz ma grubą skórę, mnóstwo pestek. Ale tu nie o to chodzi. Bo arbuzy to nie tylko ich smak, uprawa. To jest też pewnego rodzaju historia dla zapaleńców, dla pasjonatów. A pod filmem, tym, którym przed chwilką polecałam, jest tekst po angielsku. Tutaj macie Państwo przetłumaczone po polsku, o czym mówi film. Teraz wyjmę nasiona. One są o zabarwieniu lekko czerwonym. Bardzo życzyłabym sobie, by okazały się tym, czym sprzedawca mówi, pisze, że jest. Bardzo mnie to interesuje. Jest to arbuz o długim okresie wegetacji. Także będę mieć na niego oko, będę chciała, żeby dojrzał. Oczko w głowie to jest moje. Dobre sobie, tych oczek w głowie mam więcej. Taka troszeczkę inna jest ta prezentacja, ale jak już tam wiecie Państwo, niektórzy, że mnie to straszliwie interesuje. Te arbuzy, ten świat, taka zróżnicowana historia. Arbuzy ponad 5000 lat mają podobno. Jak nie więcej. Kolejną odmianą arbuza o jasnych pestkach jest ten. Tak nazywa się. Holmes Landrance. Jest to arbuz o niewielkich rozmiarach, mieszczący się w dłoni. Proszę, kolorystyka pomiędzy pestkami. Starożytnego z prawej i tego Holmes Landrance. Tak wygląda. Jest to bardzo słaba grafika. Nie mogę niestety większego zdjęcia zrobić. Nie da się. Lecz znalazłam jeszcze zdjęcie takie gdzieś w internecie. Nie ma o tym arbuzie więcej informacji. Prawie, że zdjęć nie znalazłam. Jest natomiast ten nieliczny napis o nim, a brzmi tak. Bardzo dobrze przechowuje się. Do stycznia, ale ktoś uzyskał rekord w przechowywaniu w lodówce do połowy marca. Prawda? Wspaniała informacja. Oby to było to. Ktoś uzyskał arbuza o kolorze pestek brązowym, ale jak donoszą jakieś tam informacje, również w kolorze białym lub prawie czarnym mogą wyjść arbuzy, ponieważ ten arbuz
rodzi się też w różnych kształtach, z różnym, jakby z różną wzorzystą skórą. Jest bardzo zróżnicowany. Ma cieniutką skórkę. Całe szczęście, prawda? Bo jak jest taki, takiej wielkości, co to się w dłoni mieści, to lepiej, żebym skóry nie miał grubej. Smak tej odmiany jest lekko słodki. Nie należy on do słodkich arbuzów, a ogólnie pochodzi z Syrii, tam gdzie są konflikty, gdzie ludzie tracą non-stop życie. Właśnie są w internecie pasjonaci, którzy uprawiają tą odmianę, dlatego by oddać Syryjczykom ją, gdy zakończą się te wszelkie zamieszki domowe, no te straszne rzeczy. Oby nastał pokój. Kolejną rzeczą jest już nie arbuz, ponieważ jak wspomniałam, dwie odmiany arbuzów zamówiłam. Jedną melona, lecz dostałam też melona jako gratis. Teraz troszeczkę o tym. Melon indiański. Indiańska kremowa kobra. To też ma swoją historię. Dużo jest takich rarytasów. Dużo, a jednocześnie niedużo. Ale ciekawie jest wygrzebać takie perełki. Owoce są bardziej lub mniej wydłużone. Tu widzimy już przebarwiony, w pełni dojrzały. A tu? Jak wygląda w środku? To tak jak z arbuzami. Przybierają różne też kształty. Troszeczkę w kształcie serca, troszeczkę bardziej lub mniej wydłużony. Różne. Też bardzo mnie interesuje, czy uda mi się sprawić, by owoce dojrzały. Zobaczymy. Ten melon pochodzi z Indii podobno. Jest wyjątkowy w smaku, słodki jak kantalupa, niezwykle mocno aromatyczny. Więcej informacji nie udało znaleźć mi się na temat tego. Tak wyglądają pestki. A teraz przechodzimy do gratisu. Merci! Jest to melon, apple, jabłko. Jest to melon niewielkiej wielkości. Mieści się w dłoni. Kształt łzy. Nie do końca, ale tak w opisie znalazłam. Piękna skóra wzorzysta, prawda? Wyróżniająca się. I wnętrze. No tak, nie przepadam za takimi owocami, które są niewielkie, ponieważ krzaczor miejsce musi mieć, niczym duże arbuzy, niczym melony inne. Ale jeżeli będzie bardzo dobry, no to warto uprawiać. Ciekawe jak z odpornością na choroby. Czas pokaże, jak się uda, rzecz jasna. Ten melon ma cieniutką skórkę, jak wiele typów azjatyckich. I owoc zjadany jest nawet ze skórą. Tak jak jabłko. Ciekawe, prawda? Ciekawe. Ale, tak odnośnie jedzenia owoców ze skórą. Poznałam owoc, który nazywa się kumkwat. Jego też się je ze skórką, bo w skórce jest cała słodycz zawarta. Dobrze, kończę i dziękuję Państwu za obejrzenie, za towarzyszenie mi. Zapraszam na kolejne filmy. Następna prezentacja, czwarta, będzie o nasionach z Chorwacji, a je zamawiałam już rok temu. Pozdrawiam. Da svidania, do widzenia, a revoir. Merci.